Przystępujemy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013 wraz z tą autopoprawką dzisiaj Państwu przedstawiono. Bardzo proszę, Panie Prezydencie, może krótko o tej autopoprawce, dobrze? Bardzo proszę. Jeżeli mogę prosić, to proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Autopoprawką złożoną dzisiaj na sesji wprowadzamy dwa nowe zadania inwestycyjne. Zakup ringu bokserskiego na kwotę 30 tysięcy i drugie zadanie inwestycyjne PT boiska przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 na kwotę 70 tysięcy, zmniejszając jednocześnie o kwotę 100 tysięcy zadanie inwestycyjne budowa ulicy na osiedlu Powstańców Śląskich. Jest to wniosek komisji, spełnienie wniosku Komisji Oświaty. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych w dyskusji, zatem przystępujemy do głosowania nad projektem budżetu wraz z autopoprawką. Bardzo proszę, pan radny Chudomiec. Ja mam pytanie do pana mecenasa takie, że panie mecenasie, w ustawie jest zapis o tym, że powinna się odbyć dyskusja nad budżetem. Czy to zdaje się, jeżeli chodzi o absolutorium, czy to uchwalenie uchwały budżetowej. Nie wiem, czy się mylę, czy nie. Natomiast czy ta dyskusja już miała miejsce, czy jeżeli jest taka potrzebna, czy mamy ją przeprowadzić również i teraz? Dotyczy uchwały w sprawie absolutorium, natomiast nie wynika z przepisów ani ustawy o samorządzie gminnym, ani ustawy o finansach publicznych, że koniecznym warunkiem legalności uchwały w sprawie budżetu jest poprzedzenie ją dyskusją. Ale niezależnie od tego, taka dyskusja odbyła się na poprzedniej sesji. No, byłem tego świadkiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widać w dalszym ciągu chętnych osób do dyskusji, zatem przystępujemy do głosowania nad projektem budżetu wraz z autopoprawką dzisiaj przyniesioną. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013 wraz z autopoprawką. Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. 12 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, obecnie nie głosujący 0. Uchwała została podjęta.